Would you believe it? Already out of time. It's taking way too long. It's always on my mind. 14 dzień grudnia roku 2023, czwartek, drugiego tygodnia Adwentu. Jakiś jeleń mi się tu pojawił, wielki, taki z porożem takim olbrzymim. Co on tu robi i dlaczego on tu siedzi w tym czwartku, drugiego tygodnia Adwentu? Zaraz się przekonamy. Ewangelia dzisiejsza to Ewangelia ze świętego Mateusza z rozdziału 11. Podobnie jak w innych czytaniach adwentowych, pojawia się w niej Jan Chrzciciel. Ta postać Jana Chrzciciela to jest jedna z dwóch postaci, która w jakiś sposób zawiaduje Adwentem. Jednym z zawiadowców Adwentu jest Izajasz, bo to jego czytania, jego myśli pojawiają się z reguły w pierwszych czytaniach przez okres adwentowy. A drugą taką postacią, która zawiaduje, pojawia się w czasie adwentowym, jest Jan Chrzciciel, który jest tym, który zapowiada Chrystusa, więc naturalną rzeczą jest, że on tam się pojawia. Tak jest w dzisiejszej Ewangelii. Pojawia się Jan Chrzciciel, a właściwie Pan Jezus, który opowiada o Janie Chrzcicielu. Jezus powiedział do tłumów: zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem proroctwo i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jan Chrzciciel. Najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niż on, ale z niewiast nie powstał większy od niego. Tak mówi o Janie Chrzcicielu Pan Jezus. Kiedy pójdziemy do kazań świętego Antoniego uczyniliśmy bowiem takim naszym towarzyszem tej adwentowej drogi w tym roku. Kiedy pójdziemy do kazań świętego Antoniego, to odkryjemy, że kiedy mówi o Janie Chrzcicielu, to używa figury, używa obrazu, ilustruje go przy pomocy obrazu jelenia. Jakiegoś takiego zwierzaka, który skacze gdzieś tam. Może raczej chyba innym takim kolegą z tej samej bandy mógłby być koziorożec chociażby. W każdym razie chodzi Antoniemu o takie zwierzę, które jest w stanie przeskakiwać, łazić po jakichś urwiskach, po stromych skałach, po miejscach niedostępnych zwykłym ludziom, zwykłym śmiertelnikom. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś jakieś zwierzaki, które gdzieś tam łażą po górach, jakieś kozice, jakieś koziorożce, tego typu czterołapy, albo czterostopy, albo czterokopyty. No, jak łapy, to musi mieć łapy, jakieś takie miękkie się kojarzy. To pies ma cztery łapy, a sarna, jeleń co ma? No co ma? No nie wiem, czteroracic taki właśnie są. Właśnie Mateusz podpowiada, że czteroracic, więc czterołap to pies albo kot, a jeleń albo sarna to czteroracic, więc taki czteroracic. Chodzi o takiego czteroracica tutaj świętemu Antoniemu, o jakieś takie zwierzę, które skacze. Przypomina mi się taka wyprawa, którą kiedyś udało mi się odbyć razem z innymi współbraćmi z zakonu. Byliśmy wówczas przejazdem u proboszcza w miejscowości, która jest super słynna i super niesamowita, więc już sam pobyt tam, więc to było jakiś prezent w ogóle od Pana Boga. Miejscowość nazywa się Cortina d'Ampezzo, czyli środek właściwie Dolomitów, serce tych Dolomitów, miejscowość turystyczna. Udało nam się zatrzymać tam na chwilę u miejscowego proboszcza, skorzystaliśmy z jego gościnności. No i jednego dnia taki parafianin, lat tam 80 chyba 5, postanowił, że on bardzo chętnie przeprowadzi nas po górach, pokaże nam trochę gór. No, okazało się, że rzeczywiście ten przewodnik, dużo od nas starszy, śmigał po tych górach 10 razy szybciej niż my wszyscy razem wzięci. No ale poprowadził nas w takie miejsce, gdzie można było zaobserwować właśnie coś, co nazywa się po włosku stambecco, czyli byłby to swego rodzaju właśnie koziorożec alpejski. No, zwierzak właśnie taki czteroraciczny, który gdzieś tam skacze.
No i przy pomocy jakichś lunet, jakichś lornet, gdzieś go tam wypatrzyliśmy, wielkie, potężne stado tych koziorożców, prawie gdzieś tam 120 sztuk naliczyliśmy, na takim ścianie, która była prawie pionowa. Wielka, potężna ściana, prawie pionowa. No i te koziorożce sobie tam stały, tak na tych pionowych ścianach. No i no nie, po prostu niesamowite patrzeć, w jaki sposób one były w stanie tam się wdrapać. I to nie tam, że one się wdrapywały jakoś, nie wiem, tam z linami, z czekanem czy coś. No tylko nie, no tak jak to kozica, koziorożec, tam, dzień dobry. Potem zlazła, tak. Jak one to robią, nie wiem. Ale te koziorożce, te kozice, te jelenie, to wszystko, co skacze, co jest w stanie dostać się na takie miejsca niebezpieczne, urwiste, niedostępne dla nas, to wszystko służy świętemu Antoniemu, żeby opowiedzieć o Janie Chrzcicielu. Święty Antoni mówi, Jan Chrzciciel to jest właśnie taki, ktoś taki, kto dostaje się na miejsca niedostępne dla nas. Kto jest w stanie chodzić po urwiskach, po jakichś takich miejscach, do których normalnie nie mamy dostępu. On przeskakuje przez bogactwa świata, przeskakuje przez przyjemności jakieś światowe, przez takie rzeczy, które, za którymi z reguły gonimy. On na tym wszystkim po prostu przechodzi do porządku dziennego i wdrapuje się bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Święty Antoni podpowiada rzecz jeszcze jedną. Mówi, no tak, jeśli Jan, który jest nazwany przez Chrystusa największym z narodzonych z niewiast, zgotował sobie taką pokutę, to znaczy siedzi tam na tej pustyni, je nie wiadomo co, jakieś tam jedzenie od czapy kompletnie, jakaś dieta białkowo, tam szarańcze, tam jakieś trochę węglowodanów, miodu, trochę, tłuszczu zero, chyba że te szarańcze tłuste, no ale to podejrzewam, że nadal jakieś tam białka więcej byłoby niż tego. Trzeba by się było zapytać jakiegoś specjalisty od żywności, ile kalorii miała dieta świętego Jana Chrzciciela. No ale chodził ubrany bez sensu, bo w jakiejś tam w wielbłądzie skóry i mieszkał bez sensu, bo na jakiejś pustyni, jadł zupełnie od czapy, bo jakieś tam miody i szarańcze. No to skoro ktoś, kto jest największy, narodzony z niewiast, zaserwował sobie takie życie, pełne takiej pokuty i umartwienia, to święty Antoni mówi, to co z nami będzie? Jeśli my, no na pewno nie jesteśmy największymi narodzonymi z niewiast, do świętego Jana nam brakuje, a tej pokuty u nas no dużo, dużo mniej. Zaprasza nas święty Antoni do zastanowienia się trochę nad tym, w jaki sposób my dbamy o relację z Panem Bogiem, co jest najważniejszego w naszym życiu, no bo skoro nie jesteśmy jak jelenie, jak ten święty Jan, który przeskakuje z łatwością nad bogactwami świata, nad chwałą tego świata i dostaje się na miejsca niedostępne, no to prawdopodobnie coś wypadałoby robić. I święty Antoni podpowiada taki fragment z Księgi proroka Izajasza z 22 rozdziału. Mówi tak, tam jest taki fragment o tym, że Pan Bóg zastępów wezwał was w ów dzień do płaczu, do żałoby, do ostrzyżenia się i do przyodziania worów pokutnych. Dla Antoniego płacz to są łzy nawrócenia. Żałoba to jest jakaś skrucha serca. Ostrzyżenie się, no to jest jakieś zrezygnowanie ze światowych jakichś spraw, z jakiejś sławy, jakiejś chęci pokazania się. I wreszcie przyodzianie woru, no to jakieś umartwienie. Święty Antoni mówi, no skoro nie jesteśmy jak Jan Chrzciciel, jak ten jeleń, który przeskakuje po skałach, to może chociaż trochę tej pokuty, skruchy warto by było, żeby w naszym życiu było. Może trochę łez nawrócenia, może trochę jakiejś skruchy serca, może trochę jakiegoś wyrzeczenia się światowych spraw i tak dalej, może trochę jakiegoś umartwienia. No skoro on był największy, a taką pokutę sobie zorganizował, to pewnie ta nasza pokuta musiała być dużo większa. Ale warto zacząć od czegoś małego i zobaczyć, czy nam się uda wdrapać choć troszkę na jakieś miejsce, które wcześniej było dla nas niedostępne.